Cześć Daszki, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin, w którym to zatwierdziliśmy już obie grupy salamandry działające w Wiedźmie Handlowej oraz na bagnach i biegniemy teraz do Siemki, by go poinformować o postępach w pracy. I cóż, Siemko, witaj. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz to zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. Stróż prawa. Dobra. Wychodzimy. I cóż... Tak, chciałem sobie zacząć mój ekwipunek. Troszkę zawalony mamy. Złoty sygnet. Dobra. W takim razie, teraz powinniśmy teoretycznie wrócić do Loi Vardena, jednakże poczekam chwilę z tym, ponieważ chciałbym się teraz zająć innymi rzeczami. A konkretnie chciałbym pójść się kimnąć gdzieś. Tak więc skoczmy do ogniska najbliższego. Skoczmy do ogniska, a następnie pójdziemy po jeszcze jedno zadanie poboczne, które mamy do zrobienia. I ogólnie też mógłbym sobie jaskółek dorobić, bo mi się powoli kończą. Tak więc zróbmy. Chwila. Rebis i Albedo. Czy ma coś takiego? Nie, ale ma coś takiego. Rebis? Dobra, Rebis. Dum, 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 dum. Nie mam niestety połączenia Rebis i Albedo. Dobra, to mniejsza o to. Zróbmy parę jaskółek. Jeszcze jedną. Dobra, wystarczy i czekamy do południa i może jeszcze godzinkę. Dobra, od razu też chcę sobie te jaskółki dodać tutaj. Pięknie. I idziemy do szpitala, gdzie powinniśmy spotkać kogoś. To może nam dać zadanie. I nie ma. O. I nie ma sanitariuszki, która powinna tu być. Dobra, prześpijmy się, może Shani tutaj będzie. Prześpijmy się do południa. O, jest Shani. Gera? No, będziemy się modlić. do południa. Jestem taka zmęczona. Ech.
Jeśli mi znowu wciąłem peceta, jak ostatnio strzani, to będę wkurzony. Nie, jest, dobra. Porozmawiajmy z nią. Ja nie jestem w nastroju do rozmowy. To nie moja sprawa, ale wyglądasz na bardzo zmartwioną. Rzeczywiście. Chodzi o to, że moja babcia, ostatnia bliska mi osoba na tym świecie. Coś jej dolega? Dolega? Nie. Babunia jest zdrowsza niż większość młodzików. Jednak ostatnio dziwnie się zachowuje. Czuję, że coś jest nie tak. Zmieniła się. O, powiedz mi więcej. Możliwe, że będę w stanie pomóc. Powiedz mi więcej. Możliwe, że będę w stanie pomóc. Babcia miała mnóstwo kotów. Ostatnio wszystkie uciekły. Nie chce ze mną rozmawiać. Poza tym kazała mi trzymać się z dala od piwnicy. Nie śpi po nocach, za dnia nikogo nie wpuszcza do domu. To naprawdę dziwne. O, mogę zajrzeć do twojej babci i zobaczyć, co się dzieje za 50 orenów. Jednak w przypadku jakichś komplikacji cena wzrośnie. Mogę zajrzeć do twojej babci i zobaczyć, co się dzieje za 50 orenów. Jednak w przypadku jakichś komplikacji cena wzrośnie. Nie jestem bogata, ale Shani mówiła, że dobry z ciebie człowiek. Ufam, że zrozumiesz moją sytuację. Powiedz, gdzie mieszka twoja babcia? Wiesz, gdzie znajduje się alejka, w której stoją kupcy? Babcia mieszka w pobliżu, przy skrzyżowaniu dróg. Powinieneś trafić bez problemu. Bywaj. Muszę sprawdzić, co siedzi w piwnicy u babci, tak więc... zaznaczmy sobie to zadanie od razu. I chodźmy tam. Przy okazji zbierzemy berberkę i zimejkę. I chodźmy. To tu? Chwila. To tu. Dobra. Save. I wejdźmy. Ktoś ty? Co się pchasz z buciorami do domu? Ja. Żadnego ja, wynocha, ale już! Dobra. Czyli musimy przyjść w nocy. To chodźmy się przespać znowu. Do Shani. Kimniemy się do północy gdzieś, tak? I wieczorem przyjdziemy. Ta Shani nie będzie. Jak Shani teraz nie będzie, będę zły. O, jest kufer. Zabierzmy wszystko. Ale Shani nie ma. A nie, jest Shani. Gdzie tam? I do północy. Cudownie. No i chodźmy. Jeszcze raz. Tym razem się włamiemy. Tylko może poczekajmy, aż ci strażnicy przejdą. Tak, panowie, idźcie, patrolujcie, pilnujcie porządku gdzie indziej. Ja tymczasem włamę się do domu pewnej staruszki. Wejdźmy. Oho. Śpi. Chodźmy do piwnicy. I mam fledera. Tak. Pięknie. No cóż, nic dziwnego, że nie pozwala nikomu wchodzić do piwnicy. Ojej, dobra, tylko się mogło... Serio nic z niego nie wypadło? To smutne. No, tutaj nic ciekawego nie ma, a z niego nic nie wypadło. Szafka. To możemy wziąć. Czemu z niego nic nie wypadło? Smutek. Wychodzimy.
Rozmawiajmy z nią. Coś ty zrobił, bydlaku! Mój synek! Wezwę straż! Popatrz na mnie, kobieto. Ta istota na pewno nie była twoim synem. Przejrzyj na oczy. Nie poddawaj się. Ja... Co ja tu robię? Kim jesteś? Wynoś się z mojego domu! Fajne podziękowania. Nie ma co. Dobra, chodźmy do tej sanitariuszki. Tylko trzeba się kimnąć u kogoś. Czy Talar jest w domu? Nie, Talara nie ma w domu. Talar siedzi na tym. Jest gdzie indziej. Czy tutaj mi się zrespi? Nie. Nie zrespił mi się Greivir. Zrespiła mi się Kikimora. Skąd się tu dzieje Kikimora? Dobra. Chodźmy się kimniemy przy ognisku. I odbierzemy nagrodę od sanitariuszki. Tam jeden fleder to 50 orenów może być. Myślę. I jaja mnie swędzą. I do południa. Chodźmy. W ogóle trzeba sprzedać jeszcze te miecze, tak dźwigamy ze sobą. A ja to skoczę później do wyzimy handlowej, tam sprzedamy wszystko, czego mamy nadmiar. Najpierw chciałbym z sanitariuszką porozmawiać. Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 arenów, więc niech tak zostanie. Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 arenów, więc niech tak zostanie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? W piwnicy babci zaląkł się groźny stwór, który powoli zmieniał jej osobowość. Próbował ją zniewolić, ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna. Już nic jej nie grozi. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało. Wszystko, co Shani mówiła o tobie, jest prawdą. Nie ma sprawy. Mhm. Dobra. Pomogliśmy kolejnej osobie. I dostaliśmy jakieś podziękowania sensowne. To jest miłe. Gdy ktoś docenia to, co zrobiliśmy. No cóż, w każdym razie chodźmy do kolejnego zadania pobocznego, bo w sumie sobie teraz sprawdziłem już, jakie zadania zostały w poradniku. Ponieważ, jak mówiłem, nie chcę nic pominąć. I w ogóle staram się jak najbardziej dokładnie przejść Wiedźminę teraz. I gdzieś tu powinien być... Chcesz pociupcia? No właśnie, zrozpaczony kupiec. Porozmawiajmy z nim. Mówią, że jesteś Wiedźminem. No jestem. Słusznie mówią. To prawda, że Wiedźmini zabijają bestie za pieniądze? Tak. Owszem. Ale przejdź do rzeczy, jeśli łaska. Wiedźminie! Pytałeś o moją profesję, masz dla mnie jakieś zlecenie? Pytałeś o moją profesję, masz dla mnie jakieś zlecenie? W rzeczy samej. Mojego stryja zabiły na bagnach potwory. Przy jego ciele został rodowy pierścień, który dla mnie, ostatniego męskiego potomka w rodzinie, ma wielką wartość. Przynieś mi pierścień. W zamian dostaniesz 100 orenów. Odzyskam twój rodowy pierścień. Odzyskam twój rodowy pierścień. To szczęście, że cię spotkałem. Gdzie znajdę ciało twojego stryja? Modliliśmy się przy kapliczce Melitele. Gdy pojawiły się potwory, stryj rzucił się do ucieczki przez bagno. Widziałem, jak bestie dopadły go w pobliżu posągu bogini. Bywaj. Muszę się udać na bagno i znaleźć pierścień.
O, nie znalazłem go przypadkiem już, bo czasami zdarza się coś zdobyć wcześniej, ale chyba nie, jeszcze go nie mam. Tak więc okej, dobra. W takim razie możemy teraz lecieć na bagnę, jednakże chcę jeszcze szybko skoczyć do wyźmy handlowej, posprzedawać co się da. A chwila, co tu mamy? Złoty sygnet, to nie to. Dobra. W każdym bądź razie... lecimy do Crankshane'a, lecimy potem do wyzimy... tej... jakiej tam... wyzimy handlowej. Posprzedajemy, a potem wracamy na bagna i zaczynamy polowanie potworu. Taki pokrótce plan. Na bagnach spędzimy troszkę czasu. Potem wrócimy do wyzimy. I myślę, że pod koniec następnego odcinka już się zabierzemy za wątek główny z powrotem. Chcę lecieć do Triss. W ogóle to bardzo ładnie idzie mi ten akt, bo który to jest 36 odcinek. A właściwie zostało nam tylko parę zadań z wątku głównego, tak więc myślę, że gdzieś tak w okolicach 40-41 odcinka powinniśmy już skończyć rozdział, znaczy akt. No maksymalnie w 42. W odcinku powinniśmy skończyć to i przejść do następnego. Potem zaś będzie... to jest trzeci, będzie czwarty. Czwarty jest dosyć też szybki. Zaś piąty jest już naprawdę krótki. Bardzo krótki, tak więc myślę, że spokojnie do 60 odcinka się wyrobimy ze wszystkim i zakończymy serię. Myślę też, żeby częściej wrzucać odcinki z Wiedźmina, tak codziennie, żebyście mieli przynajmniej ten jeden odcinek. Ale to jeszcze zobaczymy. Tak, co? Z kim ja chcę jeszcze pohandlować? Z tobą? Wiedźminie, dni i ceny! Co cię tu przy... napitków? Tobie chcę sprzedać to. 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 To jest mocny. Mocny. To chcę sprzedać. No i już trochę mniej rzeczy. Sprzedawca drewna niekoniecznie. Zerikański sprzedawca. I to by nie mogę nic sprzedać. Cholera jasna. Alchemik. Jeśli pociągają cię. Tobie mogę tylko Fledera sprzedać, czego nie chcę robić. A, skórę wilka mogę jeszcze. No to pójdę. Hurtownik. Mój przyjaciel Julian chce wejść do kupiec? Geralt z Rivi, jak sądzę. A kto pyta? A kto pyta? Mam dla ciebie wiadomość od wspólnych znajomych. Wiadomość brzmi: trzymaj się z daleka od spraw, które cię nie dotyczą. Nie pchaj palców w ogień, bo się sparzysz. Przekaż wspólnym znajomym wiadomość ode mnie. Przekaż wspólnym znajomym wiadomość ode mnie. Mów. Powiedz im, że wkrótce się spotkamy. Powiedz, że jeśli chcą mi coś powiedzieć, niech zrobią to osobiście. Bez obaw, na pewno wasze drogi skrzyżują się. Mówisz? A, dobra. Tak więc wymykamy stąd. Wracamy na bagna. I zaczniemy sobie polowanie na potwory znowu. Dobra. Nie narzekam. Tylko, że w sumie zostało jeszcze parę minut odcinka maksymalnie, tak więc może zanim polecę na bagna, też skoczę do Crankshane'a z powrotem. Sprzedamy tą resztkę rzeczy, co nam zostało w ekwipunku.
I zakończymy odcinek. Bo nie chcę przeciągać tego odcinku jakoś specjalnie, bo też jak potem wychodzi mi jakiś 40-minutowy odcinek, to mam problem z jego przesłaniem często. Bo to trwa długo i YouTube lubi się wykraczyć na tym. Tak więc będę starał się robić takie 20-minutowe odcinki do Makrążsa. Tobie chcę sprzedać pierścień. No i w sumie tyle. Dobra. Tak więc... Pistech, niech zostanie. Mam dużo eliksirów, bardzo dużo, ale dobra. W każdym razie, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnego, w którym to... będziemy zwiedzać bagna. Znowu. Dobra. Ja muszę przetrawić tę informację, że znowu muszę tam trafić, a was żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć. Trzymajcie się.